czym żyje szkoła? Jak wspierać wszystkich uczniów i uczennice? Jak budować dobre relacje w szkole? Jak być uważnym na swoje potrzeby? Jak pracować łatwiej i skuteczniej? Dołącz do Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości. Nazywam się Ola Jankowiak, wspieram koordynację Nocy Bibliotek. W tym roku spotykamy się 11 października i będziemy tworzyć niepowtarzalne wydarzenia dla całej Polski, dla waszych lokalnych społeczności pod hasłem Moc Bibliotek. Dzisiaj spotykamy się z Anią Żurawską, która opowie nam o mocy dostępności. Ania jest prezeską Fundacji Kultury Bez Barier. Bardzo mi miło, Aniu, że jesteś dzisiaj z nami. Za chwilkę udostępnię prezentację i oddam Ci głos. Olu, ja bardzo dziękuję za zaproszenie, za zaufanie. I od razu na sam początek przyznam, że Fundacja Kultury Bez Barier absolutnie najbardziej, najpełniej ubóstwia ludzi z dwóch obszarów w kulturze. Są to muzea i są to właśnie biblioteki, więc ogromnie się cieszę, że możemy się zobaczyć, jak powiedziała mi w ogóle Ola, że będzie nas tak dużo, to tym bardziej się cieszę. Troszkę się też stresuję, więc mam nadzieję, że tutaj widzę, jak fajnie reagujecie, jak się witacie, skąd jesteście. Uwielbiam interakcje z słuchaczami i słuchaczkami na czacie, więc kochani, czujcie się zaproszeni do zadawania pytań w każdym momencie, do pytań, bo o to nam chodzi, żeby pokazać wam, że wy tę moc w dostępności macie i będziemy wydobywać tutaj, dzięki zaproszeniu Oli, potencjał z was. Tyle tytułem wstępu. Mam przyjemność współpracować z bibliotekami, mam przyjemność jeździć do was na różnego rodzaju spotkania, mniejsze, większe. Ostatnio byłam w Pleszewie na zaproszenie właśnie Stowarzyszenia Dyrektorów i Dyrektorek Bibliotek i było po prostu fantastycznie. A tutaj zdjęcie, które jest na okładce, gdzie się wam przedstawiam, to jest z biblioteki w Przasnyszu, gdzie miałam przyjemność akurat tutaj prowadzić szkolenie na żywo, a teraz prowadzę bibliotekę w projekcie Projektowanie Uniwersalne Kultury w tutoringu. I specjalnie wybrałam tutaj na to spotkanie z wami, na dzień dobry, to zdjęcie z książką z napisem Rośnij, bo będę starała się zadbać o ten wasz wzrost w wierze w to, że damy radę wspólnie robić dostępność i zapraszam was do wspólnej tutaj podróży, bo dużo dzisiaj będziemy mówić o podróży i będziemy się inspirować, mam nadzieję, więc poproszę Olu o kolejny slajd. No właśnie, ale żeby rozpocząć podróż, to tak jak trochę przed podróżą, czujemy czasem ekscytację, czasem mamy takie poczucie, że już się nie możemy doczekać, no ale czasem są w nas różnego rodzaju lęki. I chciałabym razem z wami zaprosić was teraz gorąco do czatu, żebyście mi napisali, czy boicie się dostępności i jeśli tak, to dlaczego? Co wywołuje w was być może jakieś wątpliwości, jakieś lęki? Czekam na was w czacie, więc będę czytała, już widzę, że ktoś pisze, więc doskonale. Ja mam też zebrane tutaj myśli z spotkań z wami, ale czekam najpierw na was, a jest w was tutaj 77 osób, więc jest od kogo wyciągać informacje. Więc kochani i kochane, zachęcam. Nie boję się, Sylwia, no super. To w takim razie tu jest entuzjazm, co bardzo cieszy, o tym też będę za chwilkę mówiła. Ale być może są osoby, które się boją. Więc najpierw przejdźmy sobie przez te tematy. Czy ktoś się odważy podzielić się swoimi lękami? Być może przekonaniami, być może uprzedzeniami? Śmiało. Ja tu jestem dzisiaj po to, żeby rozkodować te pewne rzeczy. Chwilkę jeszcze poczekam. Jak nie, no to będę się dzieliła tym, co zbieram. O, ktoś pisze. Z Polski. Poczekajmy. Dobrze, mam nadzieję, że zaraz nam się tutaj pokaże. To zacznę może mówić. Po pierwsze, tymi lękami w tej chwili to najbardziej żywiołów. Agata, czyli rozumiem, że być może jesteś z południa Polski. Jeśli tak, to całym sercem jesteśmy tutaj. Myślę, że nie tylko ja, ale także te 78 już osób z tobą.
Tak, czasem to są po prostu okoliczności, w których żyjemy. O, Beata tutaj dopisuje, boimy się nieznanego. Dokładnie tak. Jeden z lęków to jest albo wątpliwości, albo tego, co się dzieje wokół nas, czyli zacznę właśnie od pierwszego zdania, no to to, że jesteśmy przytłoczeni w ogóle tym, co się wokół nas dzieje. I jeszcze ta dostępność. To jest cytat z różnych historii i osób, z którymi się spotykam. I jeszcze ta dostępność. My, biblioteki, z ograniczonymi zasobami, z ograniczonymi środkami, z różnymi wyzwaniami, choćby właśnie jeśli chodzi o teraz do tego zbliżającego się no, zmian klimatu i różnych wyzwań z tym związanych, ale też być może właśnie lęku naszych najbliższych, co pisze tutaj Dorota, no to jeszcze mamy się zajmować czymś, co się nazywa dostępność. I to może przytłaczać. Boimy się, pięknie tutaj się otwieracie, super, boimy się porażki, boimy się hejtu. Tak, mamy też taką obserwację, że bardzo dużo jest takich przekonań, że osoby z niepełnosprawnościami, bo o nich mowa, jeśli myślimy o dostępności, o osobach z różnymi potrzebami, to mamy czasem takie doświadczenie, że są to osoby bardzo roszczeniowe, albo że organizacje, które je reprezentują, są bardzo roszczeniowe i jeśli już po coś przychodzą, to tylko żeby narzekać, więc boimy się tego, boimy się zaczynać, bo później nas ocenią, boimy się potknąć, bo nie dadzą nam czasu na naukę. A ja bym chciała Wam powiedzieć, że jestem tu po to i zawsze będę przy Was jako Fundacja Kultury Bez Barier, żebyście się nie bali i żebyście się potykali tak, jak ja się potykałam na przestrzeni 17 lat i trudno, otrzepałam się, poszłam dalej, jak trzeba było, przeprosiłam. Jeśli czułam, że to nie jest po mojej stronie, to też tłumaczyłam i bardzo gorąco Was do tego zachęcam, żebyście nie bali się rozmawiać, bo dzięki temu też mamy okazję edukować, że nie na wszystko mamy wpływ, że brakuje nam środków, że musimy określić priorytety. Pomóżcie nam w tych priorytetach i rozpocznijmy po prostu dialog z osobami, z którymi będziemy pracować. Co nam tutaj jeszcze wychodzi? Boimy się, że coś nam się nie uda, nie wyjdzie dobrze, tak jak chcieliśmy. A to Wam mówię, że na pewno tak się stanie. Słuchajcie, my w Fundacji Kultury Bez Barier, gdzie mamy wgrany na po prostu twardy dysk, żeby robić zawsze wszystko dostępnie, spotykamy się zawsze na wydarzeniu i jakoś. W sposób już oczywiście dużo mniejszy niż na początku, ale jednak, bo tutaj trzeba być naprawdę super uważnym, więc mówię Wam, że możecie mówić, że skoro Fundacja Kultury Bez Barier się potyka, to my też możemy. Jest czas na naukę w dostępności, chociaż jeśli jesteście już uczestnikami jakichś forów internetowych, forum być może koordynatorów, koordynatorek dostępności albo innych grup, to czasem niestety z ust, co mnie strasznie boli, różnych ekspertów od dostępności, pojawia się hejt. I proszę, bądźcie na to odporni. Ja też wśród naszych ekspertów od dostępności, ja jestem w Radzie Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, zwracam uwagę, żeby nie podcinać skrzydeł. To naprawdę powolutku robimy też tutaj te zmiany. Boimy się jeszcze tego, że proces wdrażania dostępności rozciąga się w czasie i tego czasu pewnie tutaj w domyśle nie mamy. A tutaj Asia jeszcze właśnie pisze, że boi się działać impulsywnie i szybko. Wolę przemyśleć, zanim wprowadzę dany element dostępności w mojej instytucji. Asiu, i widać tutaj tę twoją dojrzałość. Pozwólcie, że ja tylko właśnie skręcę do Asi, bo z Asią się znam nie od dziś i wiem, ile Asia siedzi w dostępności i jak bardzo nieśmiało realizuje dostępność. Ja bym akurat życzyła Asi, żeby tej śmiałości nabrała, bo już naprawdę dużo ma za sobą. Natomiast generalnie jedną radę tutaj wyciągnę ze spotkania z Asią. Nie bójcie się odkładać pewnych decyzji na później. Lepiej, żebyście się przygotowali i coś zaczęli, niż żebyście właśnie, tak jak tutaj mówi Asia, coś zrobili impulsywnie, szybko, bo pewnie tutaj się wyłożymy i będą jakieś potknięcia, więc chcę, żebyście tutaj po prostu na pewno wiedzieli, że rekomenduję Wam, że w dostępności nie polecam przekonania, że trzeba robić wszystko wszędzie i naraz. Powolutku, krok po kroku. A jak to zaraz będę Wam przedstawiała receptę, przepis na sukces w dostępności, ale jeszcze sobie pójdę w górę, żeby zobaczyć, czy na pewno wszystkich tutaj z czatu wyłoniłam. Chyba tak, i boimy się nieznanego, boimy się ocenianym, że się nam nie uda, nie wyjdzie i to chyba już sobie tutaj wszystko odczytaliśmy. Więc tak, to mamy podsumowując, generalnie czasy, w których żyjemy, tego się boimy i jeszcze dostępność. Po drugie, nie wiemy jak zacząć, nie wiemy jak rozkładać siły, a mówię Wam, że to jest dostępność, to proces i żebyśmy sobie
po prostu westchnęli głęboko, powiedzieli ok, małymi krokami i to będzie naprawdę bardzo dobrze. Później było o tym, że boimy się hejtu, oceny. Niestety jest takie przekonanie o osobach z niepełnosprawnością i niestety ono się często potwierdza, ale szukajcie sojuszników wokół Was, sojuszników, którzy będą chcieli z Wami robić te zmiany w bibliotece i razem z nimi po prostu wprowadzajcie te zmiany, nawet wobec tych, którzy będą być może Was oceniać, bo to się pewnie będzie zdarzyć. Natomiast czego się jeszcze boimy, to co słyszę na różnych spotkaniach z bibliotekami, no tego, że nie mamy na to pieniędzy. To jest bardzo drogie często, ale ja dzisiaj Wam trochę pokażę, że nie do końca wszystko musi kosztować i wiele rzeczy macie, tylko kwestia po prostu być może jeszcze nie do świadomości, zasobów, tego, że jest nas mało. Teraz jak prowadzę tutoringi w bibliotekach, to widzę, jak bardzo biblioteki chcą wprowadzać dostępność i jak nawet taki duży entuzjazm jest wśród nich, ale oprócz tego wiecie, ile macie pracy na co dzień i jak mądrze tym zarządzać, żeby się właśnie nie przepalić. Będę tutaj w trakcie całego naszego spotkania również dbała o ten Wasz dobrostan, żebyśmy nie przepalali naszych zasobów, żebyśmy dbali o siebie, zaczynali od siebie, a później dopiero zajmowali się tak zwanym naprawianiem świata. Przejdźmy sobie w takim razie dalej. Co już mamy? No właśnie, to w takim razie teraz jest czas na chwalenie się. Zachęcam Was gorąco, chwalmy się tutaj. Jak myślicie, co biblioteki już mają? Proszę bardzo, niech teraz mi się wyświetli ten magiczny guzik, ktoś pisze wiadomość i już to widzę. Chwalcie się, co już macie, zobaczmy, jak myślimy. Książki z wielkimi literami, znakomicie, Olu, super, tak, to jest rozwiązanie doskonałe, bardzo dobrze pracuje w tych bibliotekach, które znam, ludzie się po nie zgłaszają i są to rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością wzroku, osób starszych, albo jak niektórzy mówią, w później dorosłości. Następne rozwiązanie Ania nam podrzuca. Czytnik, czytaki, tak, dokładnie. O, tutaj jest pięknie od Marioli. Mariola, to ja do Ciebie serduszko wysyłam, czyli ludzie z potencjałem. Dokładnie tak, kody Legimi, audiobooki, książki z wielkimi literami. W szkole mamy już odbiorcę i uczniów, macie publiczność, super, gry planszowe, rewelacja. Asia Kaska, zespół do spraw dostępności i przychylną dyrekcję, dla której ważny jest temat dostępności. No i tutaj jest serce całej dostępności. Będę o tym mówiła przy okazji domykania naszego webinaru, czyli jak zarządzać dostępnością. Asiu, gratuluję. Gratuluję, to jest sukces na starcie. Dalej, książka na telefon. Brawo, Paulina. Dokładnie tak, też to jest rozwiązanie dla osób w grupie, o której mówimy, myśląc dostępność. Co jeszcze macie? Proszę, chwalimy się, to jest czas na chwalenie się i jak macie te rzeczy, które, o których piszą Wasze koledzy i koleżanki, to róbcie sobie od razu checklistę, co macie, bo jeśli to macie, to znaczy, że już robicie dostępność. Małgorzata pisze, cudownych pracowników dbających o potrzeby czytelnika. No Małgosiu, gratuluję. To jest właśnie zasób i zaraz zobaczycie, co ja dla Was mam i czy to się wpisuje w tę Waszą odpowiedź. Ale tak, cudownych pracowników, kto da więcej, kto da inaczej. Słuchamy dalej. I jestem ciekawa, czy inni nagle się uśmiechają do siebie i myślą, to może i ja coś mam. Zaczytane podwórka, co roku kilka spotkań dla dzieci w terenie w różnych częściach miasta. No przepięknie po prostu, czyli wychodzicie, spotykacie się nie tylko w swojej siedzibie, ale jesteście po prostu gotowi wychodzić. Justyna pisze, dostosowaną przestrzeń, na przykład szersze przejścia dla osób poruszających się na wózkach. Fantastycznie, właśnie o to chodzi, żeby każdy mógł się do nas dostać. I ważne jest to, żeby jeśli jest budynek, to żeby on był dostępny, czyli to wejście, żeby było dostępne, ale pamiętajcie także właśnie o tym, żeby otoczenie budynku było dostępne, a jeśli niedostępne, to zaraz będziemy się zastanawiać, co z tym zrobić. Toaleta mile widziana, dostępna, to wtedy już jest naprawdę takie minimum, no i oczywiście ten nasz kontuar, przy którym witamy naszych czytelników, żeby był z obniżonym blatem, tak żeby osoby również poruszające się na wózku mogły odbierać książki. Tutaj Aleksandra mówi, że drzwi otwierane automatycznie. Tak, to może być bardzo fajne, o ile się nie psuje i nie zacina, bo wtedy osoby z niepełnosprawnością wzroku nie wiedzą, o co chodzi, więc o tym warto wtedy informować na stronie, że w ogóle macie drzwi automatyczne, ale z punktu widzenia zmian klimatycznych i zabezpieczania energii to pewnie wychłodzenie murowane i też jak z dobrostanem pracowników przy drzwiach otwieranych automatycznie, tak się uśmiecham i puszczam oczko, bo to też jest o tym, jak my się czujemy.
Dalej, cudownych małych czytelników, fantastycznie. Rozumiem, że jak się chwalicie publicznością, to chwalicie się już też osobami, które tutaj są w kręgach dostępności, czyli osobami z różnymi potrzebami. Andrzej się chwali, super, jesteśmy w trakcie budowy windy. Andrzej, to jeszcze powiedz, na którym piętrze w takim razie macie bibliotekę albo na ilu piętrach macie katalogi, tak żeby właśnie czytelnik mógł wchodzić, ale gratuluję, super. O, tutaj mamy perełeczkę. Sylwia się chwali, mamy cichą strefę. Specjalne miejsce do pracy i nauki, które oferuje ciszę i spokój, co jest szczególnie ważne dla osób z zaburzeniami koncentracji. Tak, dla osób, dzisiaj się mówi, neuroróżnorodnych, neuroatypowych, osób, które właśnie się przebodźcowują. Ba, słuchajcie, dla nas, dlatego że żyjemy w takim tempie, przytłoczeni mnogością, ilością informacji, że naprawdę jak byłam w bibliotece w Piasecznie i była taka cicha strefa przewspaniała, to po prostu się tam zamknęłam i nic nie słyszałam i powiedziałam, ja stąd nie wychodzę, po prostu zostaję, koniec, kropka i odpoczywam. I to jest właśnie, podejrzewam to, więc świetne rozwiązanie, ale chyba nie tanie, prawda Sylwia, z tego co mi się wydaje, jeśli to jest to, chyba że po prostu macie do tego odosobniony pokój, bo też sobie radzą tak biblioteki, między innymi biblioteka w Przasnyszu, że jedno miejsce po prostu też przeznacza na takie wyciszenie, i nie jest to żaden zakup, tylko adaptacja jednego z pomieszczeń. Asia jeszcze dopisuje, co już mamy? Na stronie internetowej instytucji, zakładka na głównej stronie dostępność, tam wszelkie informacje o tym, co mamy, czego nie mamy oraz różne formy kontaktu w sprawie dostępności. Tak, kochani, jedną z najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o dostępność w przypadku sektora kultury, ale życzylibyśmy sobie także w innych sektorach, chociaż to nie jest wcale takie proste, to żeby był kontakt do osoby, która zajmuje się dostępnością. Wtedy ta osoba, która być może ma pewne wyzwania, to dzięki temu będzie wiedziała, z kim się kontaktować, ale uwaga, różnymi kanałami, żeby nie dawać tylko e-maila, ale dać też telefon, dać być może, jeśli mamy telefony komórkowe, to też możliwość kontaktu poprzez SMS, to też jest super mile widziane, więc to też jest o dostępności, nigdy jeden kanał. Dostępność to się równa wiele kanałów, różne komunikaty, więc o tym pamiętajmy. Andrzej nam tutaj dopowiada, że buduje windę, bo ma tutaj pierwsze piętro, super. O, mamy od Asi jeszcze wrzutnię książek, super, jest sobie wrzutnia książek, to też pytanie, jak ta wrzutnia działa, na jakiej wysokości możemy tę książkę wrzucać, czy osoba właśnie, która porusza się na wózku, bez problemu zostawi tę książkę, bo jak byłam przy takiej wrzutni w Oslo, to niestety o tyle, o ile blat do wrzutni był na dobrej wysokości, to wszystkie informacje, które się wyświetlały na panelu, były dość wysoko, światło się odbijało i nie było udźwiękowione, więc osoby niewidome są tam bez szans. Książkomat, super, książkomaty, to też jest właśnie pytanie do tego, czy książkomaty są dostępne dla wszystkich, bo z tym są wyzwania na poziomie wszystkich tych matów, automatów, butelkomatów, więc też książkomatów, więc jestem ciekawa, czy jakkolwiek książkomaty testowaliście z czytelnikami, którzy mają różne potrzeby. Jeśli tak, to też się chwalcie i powiedzcie, jak to działa. Przestrzeń, Justyna mówi, że ma wyznaczoną dla młodzieży, która jest wyposażona w komputery, tak, bo nie zawsze dla wszystkich, nie wszyscy mają też w domach swoje komputery, więc to też bardzo fajne wyjście naprzeciw, zwłaszcza w to też myślę, warto powiedzieć, że wiele osób, które są już też dorosłe i są osobami z niepełnosprawnością, nie zawsze łatwo znaleźć im pracę, więc tego rodzaju miejsca być może też się dzięki temu u Was sprawdzają. Ojej, Mariola, to tutaj Mariola trzeba zatrzymać i powiedzieć, co Mariola nam tu mówi, co ma. Ma włodarzy wspierających nasze działania kulturalne. No Mariola, to powiem Ci, to jakbym miała tak pokazać idealną strukturę w zarządzaniu dostępnością w regionie, to właśnie jest organizator, czyli miasto, czyli burmistrz, dyrektor, to co powiedziała Justyna, pracownicy, to co powiedziała chyba Małgosia. Tak, to wtedy to jest po prostu ideał mieć takie zasoby u siebie, więc jeśli ktoś ma fajnego burmistrza, prezydenta, który wspiera też zarządzanie dostępnością, waszą bibliotekę, to już jest plus. Jeśli macie super dyrekcję, osoby zarządzające biblioteką albo sami jesteście dyrektorami, którzy wspierają te idee dostępności, to super. O, Kasia się też chwali, że ma przychylność władz gminy, a Justyna mówi o wspaniałej pani dyrektor, fantastycznie. I jeszcze w dodatku macie zespół, na który możecie liczyć, który jest otwarty i tak dalej, to słuchajcie, to już wygraliście tak naprawdę i startujemy naprawdę w dobrym punkcie,
i zaraz do tego przejdziemy, ale ostatnia rzecz od Justyny, która się chwali, że ma pętlę indukcyjną i mapę tyfograficzną. No to w takim razie tutaj mały komentarz. Pętla indukcyjna, dla tych, którzy być może nie wiedzą, to jest rozwiązanie dla osób korzystających z aparatów słuchowych albo implantów słuchowych, ale uwaga, te osoby muszą w tych swoich urządzeniach mieć włączoną przez protetyka słuchu cewkę indukcyjną i wtedy być może będą korzystać z pętli indukcyjnej. Natomiast powiem Wam szczerze, że pętle indukcyjne różnie się sprawdzają w tym takim sytuacji przy stoisku, przy odbieraniu książek. Często osoby słabosłyszące wybierają po prostu albo pisanie na telefonie, albo odczytywanie mowy z ust, jeśli to potrafią. Więc tutaj się kłaniam Wam nisko. Pamiętajcie o tym, żeby jeśli przychodzą do Was osoby, to starajcie się mówić tak, żeby wszyscy widzieli Wasze usta, bądźcie dobrze oświetleni, żeby je widzieć, bo to jest taki poziom właśnie wiedzy na temat tego, jak obsługiwać, jak się komunikować z osobami, które być może nie słyszą i tak dalej, więc bardzo gorąco tutaj Wam to polecam. Doskonale się z Wami pracuję, po prostu jestem zachwycona. Olu, w takim razie podsumowujemy, zapraszam do następnego slajdu, co już mamy? No i zobaczcie, więcej niż nam się wydaje. To jest jeden z najczęstszych zdań, które słyszę jak szkole, że jak już kończymy szkolenia i pytam, słuchajcie, z czym wychodzicie, to to zdanie pada bardzo często. Mamy więcej niż nam się wydaje. Czy ktoś tak pomyślał może w tej chwili? Jeśli tak, to proszę dajcie sygnał, jeśli pomyśleliście po tej takiej fajnej liście, po tej chwali liście, jeśli ktoś tak pomyślał, to proszę zostawcie, że tak. Bo tak naprawdę w tym całym naszym mapowaniu tego, co mamy, chodzi przede wszystkim o człowieka. Chodzi o człowieka. I następny slajd, poproszę. Co mam na myśli, myśląc aż człowiek? Tak też zaprezentowałam, zaprosiłam Was na spotkanie ze mną na ten webinar, jak pisałam opis do webinaru. Jak ja sobie wyobrażam bibliotekarzy i w ogóle sektor bibliotek? Jako ten, który jest super otwarty, który jest turbo kreatywny i na maksa zaangażowany. Uwielbiam z Wami pracować, bo to wręcz ja muszę zatrzymywać Was w tym kreowaniu wydarzeń, żebyście odetchnęli, żebyście może nie robili tylu wydarzeń, żebyście wybrali jedno, które tam dopieścicie, ale Wy po prostu tak utryskacie energią, że po prostu chcę pokazać, że widzę to i na tym buduje się najlepiej, najefektywniej, najtrwalej dostępność. Chcę, żebyście to widzieli, że wy startujecie naprawdę już z bardzo dobrego punktu, tym bardziej, że czytam to, co czytam o Was, od Was, że macie niektórzy przychylne władze, że macie fajne dyrekcje, że macie fajne zespoły, no i jeszcze, jak czytamy, różnego rodzaju rozwiązania. Więc naprawdę gratuluję, to jest dobry start i pamiętajcie, że od tego się zaczyna. Bo co nam mówią osoby z niepełnosprawnością, z którymi pracujemy, z którymi czasem chodzimy w opcji tajemniczy klient albo coś audytujemy? Mówią nam wprost, że Ania, nic nie zastąpi człowieka, nic nie zastąpi przeszkolonego z obsługi, z komunikacji personelu, zespołu, który wie, jak nam pomóc, który nie od razu biegnie, żeby nam pomagać, tylko po prostu przy nas jest i jak trzeba, to służy pomocą. Więc gorąco tutaj zachęcam, że jeśli już macie zaczynać przygodę z dostępnością, to zaczynajcie od szkoleń i od tego, żeby sobie pomapować, co już macie, jak się do tematu przygotowujecie, kto jest gotowy na te zmiany, a kto nie. I jeśli ktoś nie jest gotowy, to zastanowić się, czego być może będzie potrzebował. I receptą na to, jak dobrze przygotować zespół, słuchajcie, naprawdę są szkolenia uwrażliwiające, które się sprawdzają w różnych wymiarach. I tutaj się uśmiecham do Was, bo nie wiem, czy słychać mojego wspaniałego, kochanego psiaka, ale tutaj jakoś tak się zaczyna do mnie łasić, więc bardzo, bardzo Was za to przepraszam. Zazwyczaj tak nie robi, więc mam nadzieję, że wszystko jest w porządku i że dobrniemy do końca. W takim razie zapraszam do kolejnego slajdu. Słychać słodziaka, słychać. Dzięki, kochani, bo Tobie strasznie zestresowało. Dobrze. I właśnie tak, ona, od razu zdradzę, że mam tutaj Florkę na pokładzie, która już strzeży uszy, ale Florka, sorry, musisz poczekać, proszę Cię. Tak, słuchajcie, przepis na dostępność, który chciałabym zaoferować, do którego się przygotowaliśmy 3 lata na bazie pracy z różnymi instytucjami kultury, na bazie współpracy z
PFRON-em, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z Ministerstwem Kultury i z partnerem z nimi, z Kubią. Zbieraliśmy dla Was nasze doświadczenia wieloletnie. Każdy z nas czuwał nad czymś innym, nad stroną formalną PFRON, nad dbałością o kondycję, o specyfikę instytucji kultury, Ministerstwo Kultury. I my jako fundacja nad dostępnością. Kubia za to pozwala nam się przeglądać w lustrze i wyciągać przed nawias to, co oni mają, czego nie mają, jak to ponazywać, żeby to było czytelne, i naprawdę wyprodukowaliśmy dla Was coś, co chciałabym, żebyście traktowali jako narzędzie i takie, które dla tych, którzy nie wiedzą, jak zacząć, zaczęli, dla tych, którzy nie wiedzą, jak w ogóle to ogarnąć, jak tym zarządzić, żeby mogli tym zarządzić, bo model pozwala uporządkować nasze po prostu tutaj doświadczenie w dostępności, więc te publikacje tutaj Wam zostawiam, a czym ona jest, już teraz tłumaczę. Zapraszam do kolejnego slajdu. To, co wyróżnia te publikacje na tle innych, które są możliwe, to przede wszystkim to, że po raz pierwszy odchodzimy od nazywania wprost, że robimy to tylko dla osób z niepełnosprawnością, ale że robimy to myśląc obszarami. I te obszary Wam zaraz wyjaśnię, czyli że przyglądamy się szerzej, że z tych rozwiązań, które my mamy dla osób być może tylko niewidomych, będą korzystały też osoby, które być może po prostu na przykład, tutaj sobie pomyślę o prezentacji. Jest ktoś, kto prezentuje w sieci, a może tak jak ja lubicie sprzątać i słuchać podcastów, słuchać jakiejś prezentacji, no i ja wtedy sobie odpalam po prostu słuchawkę, sprzątam, odkurzam, prasuję, no ale właśnie jak jest taka ciekawa prezentacja i ktoś ją puentuje i mówi, że a teraz zobaczcie i nie mówi mi, co jest na tym ostatnim slajdzie, a tam jest puenta, no to czuję się strasznie rozczarowana. Wcale nie jestem osobą z niepełnosprawnością wzroku, a chciałabym tego opisu tak samo pewnie jak osoba niewidoma. Więc przestawiamy akcent z niepełnosprawności na obszar widzenia i już widzimy, że ta grupa tak naprawdę to nie tylko osoby z niepełnosprawnością. I będziemy sobie zaraz pogłębiać te wątki. Więc zwracamy uwagę na to, żeby mówić o temacie szerzej, żeby myśleć bardziej uniwersalnie o tych rozwiązaniach. Po drugie, proponujemy Wam to, żeby zastanowić się, jak czuje się osoba, która do nas przychodzi do biblioteki, która będzie przychodziła do Was na noc bibliotek. Ja też zamierzam, więc czy na każdym etapie dowie się o wydarzeniu, czy dostanie niezbędne informacje, czy trafi do Was, czy będzie wiedziała, jak zarezerwować miejsce i tak dalej. Będziemy sobie omawiać zaraz te etapy w podróży. No i wreszcie to, co proponujemy Wam w modelu, to też przepis na to, jak myśleć, jak zarządzać tym procesem, o czym należy pamiętać, od czego należy zacząć, że jeśli się od pewnych rzeczy nie zacznie, to domino może się troszkę nam posypać. I będę to za chwilkę pogłębiać, więc przechodzimy teraz płynnie obszary, jakie mamy. Pierwszy to jest widzenie i zaraz będę to rozkodowywać, drugi to słyszenie, trzeci poruszanie się, czwarty rozumienie, piąty czucie. I będę Was zaraz zapraszała, żebyście razem ze mną zastanawiali się, w którym obszarze najlepiej już działacie, który obszar reprezentuje się w Waszej ofercie. A teraz Wam pokażę, jak wyglądają etapy podróży. Zapraszam. I mamy, zobaczcie, etapy podróży, które spisaliśmy w modelu. To jest po pierwsze pozyskiwanie informacji. Jak nasz odbiorca, jak nasz czytelnik, czytelniczka pozyskuje informacje o naszej bibliotece, o naszym wydarzeniu. Jak może zakupić bilet, czy może tam napotkać jakieś trudności, albo jak może zarezerwować wejściówkę. Po trzecie, jak ma dostać się na wydarzenie, czyli droga na wydarzenie. Jak będzie poruszać się w przestrzeni instytucji. Tutaj trochę rozmawialiśmy już, Andrzej mówił, że będzie miał windę, że wy macie szerokie wejście, ale co z biblioteką? Czy regały są na tyle szeroko rozstawione, że będę jako osoba na wózku mogła przejść pomiędzy regałami albo manewrować pomiędzy regałami? To jest są pytania. Dalej, korzystanie z oferty kulturalnej. Czy na pewno z każdej oferty u Was mogę skorzystać, czy gdzieś napotkam jakieś bariery? Następne, utrzymanie kontaktu z publicznością i ewaluacja. To jest też taka propozycja, żebyście jak już macie te wydarzenia i dzieją się one, to żebyście tam łapali te kontakty, żebyście pytali, jak było, czy czegoś nie zabrakło. W ogóle najlepiej działają pytania, które zapraszają trochę do narzekania, do tego, żeby powiedzieć, co nie działa, bo z tego naprawdę robimy super user experience, czyli badamy w ogóle to, jak ten uczestnik, użytkownik się u nas czuje, więc zachęcam do takich pytań właśnie na brakach, żeby później zastanowić się wspólnie nad rozwiązaniami.
i droga do domu. I dlaczego rozbiliśmy drogę na wydarzenie z drogą do domu? Słuchajcie, czasem jest tak, że zaczynamy wydarzenia rano, a kończymy wieczorem. W zależności od pór roku jest tak, że przed południem będzie nam jasno, ale osoby później będą musiały wracać po zmroku, a są osoby, które korzystają z resztek widzenia, które czują się bezpieczniej, kiedy świeci słońce, więc to jest szalenie ważne, żeby również pomyśleć o tym, jak projektujemy te wydarzenia. I tu, w tym przypadku podróży odbiorcy, wchodzimy w buty osób, które do nas przychodzą, więc patrzymy ich oczami, zastanawiamy się, gdzie mogę mieć problem, więc to jest tutaj bardzo, bardzo ważne. Zapraszam już do obszarów. Obszar widzenie. I teraz słuchajcie, będę już Was prosić, żebyśmy tutaj się sobie przedstawiali z tym, co u Was, co już zabezpieczacie w tym obszarze i się trochę pochwalili. O co chodzi w tym myśleniu obszarami, żeby Wam tak najłatwiej wytłumaczyła. Teraz zastanówcie się, być może nawet zamknijcie oczy i pomyślcie sobie, jak inaczej ja u siebie w bibliotece prezentuję treści, które są wizualne, czyli wszelkie plakaty, wszelkie obrazki, wszelkie grafiki, zdjęcia, filmy. Jak inaczej ktoś może je odebrać, czyli ktoś, kto nie widzi, nie patrzy na ekran, jeśli na przykład słucha jakiegoś waszego webinaru albo ogląda wasze filmiki. Co ta osoba musi mieć zapewnione? I teraz uwaga na tych wszystkich etapach podróży odbiorcy. Jak zaprezentować te treści, żeby były czytelne dla osób, które nie korzystają z tego zmysłu wzroku akurat w tym momencie albo w ogóle. Za pomocą, super, tutaj już się chwalicie, cudownie jesteście. Za pomocą opisu alternatywnego, czyli opis tekstowy zdjęcia. Doskonale tak. I to się ładnie tutaj nam składa, bo to przy pozyskiwaniu informacji jest super ważne, bo zazwyczaj robimy plakaty, wrzucamy je do sieci, wrzucamy je w social media, a tam w social mediach i też na dobrze napisanych stronach internetowych powinno być takie miejsce, gdzie dodajemy opis alternatywny. Opis alternatywny to jest napisanie dosłownie krótkiego opisu, co się znajduje na tym zdjęciu, na plakacie, tak żeby osoba, która będzie spotka się z tym plakatem, wiedziała też, co na nim jest. Możecie też czasem, jeśli im dokładnie tę samą treść, która jest na plakacie, dajecie w poście, to możecie dać już tylko króciutko, że plakat i króciutko ewentualnie opisać, w jakich kolorach jest. I tylko tyle, jeśli oczywiście treść jest zawarta w poście. Ale co tu jeszcze może być? Jak inaczej osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą pozyskiwać informacje? Audiodeskrypcja, tak. Jeśli mamy w przypadku tego etapu pozyskania informacji na przykład audiodeskrypcję, to jeśli macie na przykład jakiś taki zwiastun wydarzenia, jakiś taki fajny promocyjny filmik i tam jest bardzo dużo ciszy, bo jest na przykład fajna muzyka, dynamiczne jakieś wideo, no to tak, to tutaj Andrzej Bingo, to jest właśnie trzeba dodać audiodeskrypcję, czyli opisać to, co się dzieje w tym filmiku. Transkrypcja. Transkrypcja to będzie, Joanno, w obszarze słyszenia, bo to jest spisywanie ze słuchu tego, co słychać. Ale gdybyś napisała deskrypcja, to wtedy byłby ten opis. Więc tu jest ten niuans i czasem są potknięcia właśnie na tym polu też nazewnictwa tych rozwiązań. Więc tutaj byśmy mieli w obszarze widzenia deskrypcję, a w przypadku słyszenia będziemy mieć transkrypcję, o czym za chwilę. Super. Jeśli macie coś jeszcze, to podrzucajcie, a ja króciutko umówię, o czym pamiętać, jeśli chodzi o obszar widzenia. W pozyskiwaniu informacji, to już mówiłam wcześniej, pamiętajmy, żeby różnymi kanałami docierać do odbiorców. Osoby z niepełnosprawnością na przykład wzroku, jeśli chodzi o nasze doświadczenie fundacji i Festiwal Kultury Bez Barier, który organizujemy i w tym roku jest już 12. edycja, no to nam zawsze w ewaluacji wykazują, że najczęściej dowiadują się z newslettera, z mailingów, z marketingu szeptanego tak zwanego, z radia. To są kanały, które osoby z niepełnosprawnością wzroku wskazują najczęściej, ale są też takie, które bywają w social mediach i najczęściej na Facebooku i stamtąd też zdarzy się pozyskać informacje, chociaż ostatnio tak algorytmy przeszkadzają w dotarciu do informacji, że nie wiem, czy wskazywać to rozwiązanie jako dobry trop. Więc tutaj słuchajcie, przede wszystkim w ten sposób, tymi kanałami i tutaj możecie tak naprawdę wkładać dużo treści, dużo tekstu, żeby powiedzieć, czym to jest to wydarzenie. Tutaj nie ma problemu. Nie polecam żadnych PDF-ów, bo one później mogą być niedostępne cyfrowo jako dokumenty, więc po prostu w treści maila, w treści wiadomości i uwaga, jeśli chodzi o posty na
emotki wszelkiego rodzaju, ponieważ za dużo emotek burzy odczytywanie właśnie przez czytniki i wtedy się słyszy na przykład zapraszamy, uśmiech na wydarzenie, serduszko, serduszko i to naprawdę się nie da tego czasem słuchać. Więc jeśli emotki różnego rodzaju, emoji, to rekomenduję na koniec posta, tak żeby było jak najmniej tych rozpraszaczy w czytnikach ekranu. Chociaż dla innych grup to będzie super pożądane, więc w zależności od tego, do kogo będziecie adresować wasze wydarzenie, będę wam podpowiadała różne rozwiązania. Dalej, jeśli chodzi o obszar widzenia, zakup biletu, rezerwacja wyjściówek, tutaj jest jedna rzecz, która jest bardzo, bardzo trudna, czyli dostępność cyfrowa. Dlaczego trudna? Dlatego, że nie wiem, czy macie jakieś systemy zakupu biletów, albo zakupu rezerwacji wejściówek, albo rezerwacji miejsca na widowni, no to te systemy niestety z naszych doświadczeń są w większości niedostępne cyfrowo, czyli żaden czytnik sobie z tym nie poradzi, to jest bardzo trudne, więc tutaj mocno zapalam wam taką lampkę, sprawdzajcie, czy ten system, który wprowadzacie, jest dostępny cyfrowo. A jeśli nie jest, to co robić? To same osoby z niepełnosprawnością wzroku podpowiadają, dajcie nam kontakt do siebie, pozwólcie nam do kogoś zadzwonić, być może inaczej zakupić bilet, zarezerwować wejściówkę, odebrać ją po prostu u was osobiście. A jeśli chodzi o przelewy, no to się sprawdza po prostu przelew tradycyjny, że wtedy możecie temu komuś, jeśli taką macie oczywiście też prawną możliwość, wysłać numer konta, gdzie można zakupić bilet i wtedy ta osoba przez swój bank, który tam założyła konto, bo pewnie bank dba o dostępność cyfrową, bez problemu zakupi do was wejściówkę albo na widownię. Więc tutaj jest taka duża lampka przy tym punkcie zakupu biletu i rezerwacji wejściówek. Pamiętajcie o tym, zwłaszcza w tym obszarze widzenia. Droga na wydarzenie. Co tutaj może pomóc w drodze na wydarzenie osobom z niepełnosprawnością wzroku, osobom, które mają właśnie słabe widzenie, które są być może osobami starszymi i właśnie tutaj może być ta sytuacja tego światła, nieświatła. Jak myślicie, co tutaj może być bardzo pomocne w drodze na wydarzenie? Słucham. Jakieś pomysły? Po pierwsze będzie to rzetelna informacja, jak do was dotrzeć. Słuchajcie, w ogóle zapamiętajcie, że mocą dostępności i mocą waszą i też mocą tego, czy będzie dobra frekwencja, czy nie, będzie to, ile włożycie pracy w dobre poinformowanie o wydarzeniu, o jego dostępności. Często mówię na szkoleniach, że żeby dobrze przygotować wydarzenie dostępne, nie tylko wkładamy ciężką pracę w produkcję dostępnego wydarzenia, ale także w tyle samo w rzetelną informację o dostępności wydarzenia. Więc pamiętajcie o tym, że przede wszystkim rzetelna informacja, jak do was dotrzeć, ale czasem też korzystamy i też na przykład na wydarzeniach zapewniamy asystę, wolontariuszy. Są to często wolontariusze, którzy nas wspierają, więc też tutaj bardzo gorąco polecam. Poruszanie się w przestrzeni instytucji, to już tutaj też mówiłam, czyli to, co macie, czyli wasz potencjał, ludzie przeszkoleni, którzy podpowiedzą, którzy podprowadzą, albo jeśli macie ograniczone zasoby, a wiecie, że przyjdzie jakaś grupa większa, to być może ci asystenci, wolontariusze. Dalej, korzystanie z oferty kulturalnej, no to mieliśmy pięknie tutaj kilka przykładów, wielkie litery, były czytniki, jest audiodeskrypcja też tutaj przedstawiona, tak, to są rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością wzroku, ale także to, co jeszcze tutaj nie padło, chociaż było to troszeczkę przy mapach tyflograficznych, które, uwaga, ja nie będę szczególnie ich polecała, dlatego że niestety, ale z naszych doświadczeń, z głosu osób, które z nami współpracują, to często mówią, że to są pieniądze wyrzucone w błoto, dlatego że te plany często produkują firmy, które nie znają się na tym, jak powinno się robić plany tyflograficzne, więc tutaj was mocno, mocno przed tym ostrzegam, żeby się mocno zastanowić. Natomiast to, do czego będę was zachęcać, to na pewno do tego, że jeśli macie jakieś zajęcia edukacyjne albo coś się u was dzieje, albo opowiadacie o jakimś budynku, albo prowadzicie spacer w jakiejś przestrzeni, dawajcie dotykać, dawajcie coś takiego, co pozwoli wyobrazić sobie osobie z niepełnosprawnością wzrok, jakąś bryłę, kształt. To mogą być rzeczy ułożone ze zwykłych przedmiotów. Ja pracowałam już z edukatorami w różnych instytucjach, z klockami Lego, z pudełkami po zapałkach, z papierowymi pudełkami, z tekturami i zaschniętym tym klejem, który robił kontury czegoś, co przenosiliśmy z obrazu na płaską tutaj tekturę. Włóczkami ludzie kleili kontury. Przeróżne są możliwości, byleby dać możliwość dotknięcia. Oprócz opisywania, czyli audiodeskrypcji,
to także ten dotyk, on jest takim fajnym uzupełnieniem. Mamy bardzo dużo naszych koleżanek, kolegów, którzy wręcz wyczekują takich rozwiązań dotykowych, więc bardzo gorąco polecam. Dalej utrzymanie kontaktu z publicznością, ewaluacja, tak, tutaj jak najbardziej, słuchajcie, jeśli chodzi o utrzymanie kontaktu, to twórzcie sobie bazę kontaktów, łapcie te kontakty, rozmawiajcie z tymi osobami, a jeśli ewaluujecie, starajcie się robić to wtedy, kiedy one są przy Was, kiedy jeszcze nie wyszły z wydarzenia, bo różnie jest z tymi ankietami internetowymi. Często te formularze są niedostępne cyfrowo. I tutaj właśnie niestety znowu się zapala ta lampka, czy ta ankieta po prostu trafi do osób, czy będą mogły ją odczytać, będą mogły wypełnić informacje, no i w konsekwencji, czy Wy się czegoś tak naprawdę dowiecie od tej grupy, więc tutaj kontakt na żywo bardzo gorąco polecam. I droga do domu w przypadku obszaru widzenia, no to jest właśnie kwestia tego, czy osoba będzie czuła się bezpiecznie wracając od Was, bo u nas rzeczywiście na festiwalu jest tak, teraz trochę przesunęliśmy festiwal jeszcze dalej w jesień, że tego się najbardziej boimy, że będą osoby, które będą po prostu być może zastanowią się dwa razy, czy do nas przyjść z tego powodu, że robimy wydarzenia już na jesieni, kiedy szybciej zachodzi słońce, bo tak jak sprawdzaliśmy, to tak po 16 już może być ciemno, no ale wychodzimy naprzeciw z asystą, wychodzimy naprzeciw właśnie z tym, że też staramy się po prostu edukować partnerów, żeby nam pomogli również z asystą w tym przypadku, żebyśmy też dawali, to też jest ważne, czas trwania wydarzenia, kiedy się kończy wydarzenie, żeby ta osoba mogła sobie zaplanować powrót do domu, więc są możliwości takie, żeby temu sprostać. Więc to jeśli chodzi o obszar widzenia. Czy są jakieś do tego pytania? Może chcielibyście o coś zapytać albo pochwalić się właśnie w tej chwili? Ania, mamy to i to na tym etapie. Śmiało. Malwina wysłała chyba, nie wiem, czy to jest emotka, bo tak mi się wyświetla, że w sumie nie wiem, ale zakładam, że się uśmiechasz, Malwina. Chociaż może nie, więc jeśli chcecie coś tutaj teraz powiedzieć, co macie, to bardzo gorąco Was do tego zapraszam. Albo o coś dopytać, jeśli chodzi o obszar widzenia. A ja w tym czasie pogłaszczę moją kochaną psinę, bo nie wiem kompletnie, o co tutaj chodzi. Ale leż, Florcia, leż. Ktoś pisze, więc czekam. Przez przypadek, o spacer. Tak, tutaj Malwina przez przypadek wcisnęła jakąś emotkę, a Marta mówi o spacerze. A rozwiniesz, Marta, bo nie wiem, czy czegoś nie ucięło. A, że chodzi o spacer z moim psem, jasne. Ale byłam tuż przed, więc nie wiem, czy nie ma jakichś, wiecie, wyzwań żołądkowych. Akurat dzisiaj, no ale wiecie, życie. Dobrze, to w takim razie, jeśli nie ma, ale dziękuję Wam za tę wyrozumiałość i za te uśmiechanie się do mnie, bo naprawdę to jest chyba najbardziej stresujące teraz dla mnie. W takim razie zapraszam Was do obszaru słyszenia. Tam właśnie mierzyliśmy się z tym, jak udostępnić treści, które są wizualne, a tutaj pewnie Was nie zdziwię, będziemy zastanawiać się, jak zaprezentować treści dźwiękowe. No i właśnie, co tu może być? Tu może być na przykład jakiś komunikat głosowy, który z jakiegoś powodu na Waszym wydarzeniu jest wypuszczany w terenie, albo ktoś ze sceny zaprasza wszystkich pod scenę, albo co tu jeszcze się może zadziać? Na przykład multimedia, webinary, filmiki, które wypuszczacie, spoty są z dźwiękiem. Co tutaj się musi zadziać, żeby te wszystkie treści dźwiękowe, które produkujemy, które nam towarzyszą, muzyka, która nam towarzyszy na wydarzeniach i tak dalej, co musimy zrobić, żeby w tym obszarze zapewnić dostępność? Jak myślicie? Kilka pomysłów, a może już co macie, chwalimy się, teraz jest etap znowu chwalenia się. Co już robicie dla osób w obszarze słyszenia? I mogą to być oczywiście osoby głuche, to mogą być osoby słabo słyszące, mogą to być osoby, które korzystają z aparatów słuchowych, implantów słuchowych, to mogą być osoby starsze, to mogą być osoby, które idą sobie przez ulicę i mają po prostu słuchawki douszne, nauszne i są odcięte całkowicie od świata. To naprawdę mogą być różne sytuacje.
Już się pojawiają, język migowy, doskonale, tak, język migowy i tutaj, żebyśmy sobie też porządkowali wiedzę, to jest rozwiązanie dla osób głuchych, które znają język migowy, które pochodzą z i żyją w kulturze głuchych. Język migowy nie będzie rozwiązaniem dla osób wszystkich z tego obszaru, pamiętajcie, tutaj jest taka pułapka, że wszyscy chcemy zapewniać język migowy, no wiecie co, po prostu jestem teraz... zaskoczona tym, co się dzieje, ale muszę iść dalej, bo tak, bo tutaj mam z wami ten czas. Florciu, jaka grzeczna. Więc mamy język migowy i tutaj was uwrażliwiam, żeby nie myśleć tylko językiem migowym, tylko właśnie tym, że są też osoby, które po prostu słabo słyszą, a nie znają języka migowego. Jakie rozwiązania będą tutaj dla nich? Ta uwaga na to, żeby właśnie mogły ewentualnie odczytywać mowę z ust, ale nie krzyczymy, nie o to nam chodzi, nie mówimy specjalnie inaczej, bo u logopedy, jeśli osoby się uczą odczytywania mowy z ust, to nie uczą się w ten sposób, uczą się w sposób naturalny, tak jak człowiek mówi, więc nie robimy z tego karykatury, ewentualnie jeśli ta osoba nas poprosi, to możemy po prostu troszeczkę wolniej powiedzieć albo powtórzyć i słuchajcie, to co najgorzej, największym faux pas dla nas i takim czymś, gdzie ta iskra w oczach osób głuchych gaśnie, to wtedy, kiedy ta osoba prosi o powtórzenie, a wy machacie ręką, że dobra, to już idźmy dalej, albo pada słowo, a to potem. Nie ma nic gorszego dla osoby, która nie słyszy, usłyszeć coś takiego, więc pamiętajcie o tym, to tak trochę z savoir vivre. Dalej, jeśli chodzi o tutaj wasze podpowiedzi, mamy także napisy do filmów, jak najbardziej. Napisy to jest w ogóle, słuchajcie, rozwiązanie najbardziej powszechne, które będzie najbardziej rozwiązaniem uniwersalnym. Dodajemy do filmów, dodajemy je do multimediów, dodajemy je do spotów, dodajemy je do wszystkich materiałów, które są po prostu z napisami. Naturalna mimika, super Marwina, bardzo fajnie to się właśnie też składa z tym, co mówiłam, jeśli chodzi o pracę z logopedami. Dalej, gdy widzimy, że ktoś ma problemy ze słuchem, bo nie zawsze to wiadomo, na pierwszy rzut oka, to mówimy głośniej, wolniej, wyraźniej i prostym językiem. Tak, czy głośniej? Na to uwaga, to nie zawsze wszystkie osoby chcą, żeby mówić do niej głośniej, bo jeśli mają aparaty słuchowe, to może wywołać ból, więc tylko to bym wzięła tutaj w nawias, natomiast czasem wolniej, troszkę jasne, wyraźniej, różniej się będą prosiły, ale ta rekomendacja twoja, Olu, prostym językiem jest bardzo dobra, żeby właśnie krótsze komunikaty, zdania prostym językiem, jak najbardziej tak. Więc doskonale. I teraz sobie przejdźmy przez etapy. Czyli podsumowując, w tym obszarze jak najbardziej to wszystko, co mówiliście, że te osoby, które mają właśnie być może niepełnosprawność słuchu, gorzej słyszą, będą potrzebowały rozwiązań typu na etapie właśnie tutaj pozyskania informacji. Przede wszystkim, jeśli są to osoby głuche, to być może zaproszenie, tak zwany vlog w języku migowym. Jeśli będą spoty i tam jest lektor, który coś mówi, albo jest muzyka w filmie, to opisać też muzykę, dodać napisy, co jest mówione w danym spocie, w danych multimediach. Jeśli chodzi o zakup biletu, rezerwację wejściówek, to raczej odbywa się bardzo sprawnie i uwaga, ja nie rekomenduję wideotłumaczy online, dlatego że jest to wydatek spory dla wielu instytucji kultury, a weryfikowałam też z osobami głuchymi, czy z tego korzystają i niekoniecznie z tego korzystają. Ba, nawet pytałam instytucje kultury, które zakupiły tę usługę, czy ktokolwiek z tego korzystał na przestrzeni lat i też nie korzystały z tego osoby. Być może wy też macie takie doświadczenia, że jeśli nawet pokusiliście się o tę usługę, to, że też nikt z tej usługi po prostu nie korzystał. I to tutaj z mojej strony właśnie też to potwierdzam, że niestety tego to nie jest wykorzystywane. Natomiast jeśli chodzi o vlogi i nagranie tłumacza języka migowego na zaproszenie, to bardzo fajnie działa i bardzo wam gorąco polecam. A propos takich dobrych praktyk, to ostatnio się zachwyciłam po prostu wszystkimi vlogami, które nagrywa Natalia Siuchta, która jest edukatorką, która jest osobą głuchą, która współpracuje z biblioteką w Wołominie i fantastycznie nagrała zaproszenie na warsztaty ceramiczne.
i jest to świeże zaproszenie, więc jak wejdziecie na pewno na stronę Biblioteki w Wołominie, to dostrzeżecie, jak można to bardzo fajnie robić. I właśnie tu jest plus dla biblioteki za współpracę, angażowanie osoby głuchej. Następna rzecz to, czyli jak mogą zakupować jeszcze bilety, bo powiedziałam, że nie tłumacz się, nie sprawdza, a co sprawdza się? Osoby często po prostu piszą na telefonie i wtedy nie bójcie się tego, że przykładają telefon, że was nagrywają, bo często też słyszę, że osoby głuche, jak przysuwają komuś telefon, to różna jest reakcja, że ktoś się boi, że tak jakby ktoś nagrywał, a one po prostu często piszą, że chcą bilet albo chcą książkę odebrać albo coś, albo na kartce. I zakładam, że super, brawo Malwina, pomaga kartka papieru i długopis. I zobaczcie, to wcale nie musi kosztować. I same osoby, z którymi ja pracuję, które znam, z którymi się przyjaźnię, wybierają to rozwiązanie. Następna rzecz to droga na wydarzenie. Tutaj to oczywiście tak jak dla wszystkich, po prostu wyjaśnić, jak dotrzeć do was, poruszanie się w przestrzeni instytucji. Bardzo fajnie się sprawdzają wszystkiego te komunikatory dotyczące tego, jak się poruszać, gdzie jest toaleta, gdzie można właśnie książkę odebrać, gdzie jest książkomat. Takie miejsca, gdzie na przykład i oznaczenia, które pomagają nam docierać do konkretnego rozwiązania, żeby nie trzeba było się komunikować. Ale im więcej dacie też informacji przed, gdzieś na stronie internetowej, która zaznacza super, żeby była dostępna cyfrowo, tym lepiej. Korzystanie z oferty kulturalnej, no to tutaj na wydarzeniach dla osób niesłyszących, no to w zależności od tego, jaką grupę zapraszamy, czy głuchych, to zawsze język migowy, tutaj nie ma innego rozwiązania. Dla osób słabosłyszących to są pewne rzeczy, które po prostu trzeba wiedzieć, jeśli organizuje się warsztat. To jest mniejsza grupa, sala taka, która nie ma echa, gdzie nie skrzypi podłoga, gdzie nie ma pogłosu. Siadamy wtedy najlepiej w ogóle w półokręgu i te osoby, które wspierają się odczytywaniem mowy z ust, to mogą się tym wspierać, ale polecam bardzo, jeśli na wydarzeniu jest przewidziane nagłośnienie, mikrofon, to żeby po prostu w takich sytuacjach ewentualnie korzystać z rozwiązania, jakim jest pętla indukcyjna, ale czasem jak są to takie zadania, krótkie komunikaty i jest mała grupa, to często też osoby, z którymi pracujemy, mówią, że po prostu, żeby zwracać uwagę na to, jak się do nich mówi, żeby być, jeszcze światło, że nie stajemy wtedy na oknie i wtedy nie jesteśmy ciemną plamą, tylko stajemy tak, żeby właśnie to światło było na nasze usta, co też jest bardzo, bardzo ważne. Tak savoir vivre, jeszcze Wam powiem, w przypadku korzystania z oferty kulturalnej i w ogóle z zapewnienia dostępności dla osób głuchych, to pamiętajcie, że na linii, jak jest tłumacz i grupa głuchych, albo nawet jedna osoba, nie przechodzimy pomiędzy, dlatego że wtedy przerywamy komunikację. Nie widać, co ta osoba miga i to tak jakby nas odpiąć, właśnie wypiąć słuchawkę, albo ja bym włączyła mikrofon i nie słyszycie. Więc pamiętajcie, takim faux pas jest przejście między tłumaczem a głuchymi, więc tutaj na to was uwrażliwam. Drugim faux pas, bardzo przykrym, jest to, kiedy mówimy nie do osoby głuchej, nie do osób głuchych, a do tłumacza. Kiedy jak osoba miga, to że patrzymy i słuchamy tłumacza. Zawsze miejcie kontakt wzrokowy z osobami z różnymi potrzebami, to wtedy pokazujecie, że myślicie o nich podmiotowo. Dalej, utrzymanie kontaktu z publicznością, ewaluacja. Tutaj, no właśnie, tutaj, jeśli tym bardziej macie tłumacza zakontraktowanego, jest na wydarzeniu, to bardzo gorąco Wam polecam to, żeby zadbać o to, żeby po prostu przedłużyć chwilkę czasu z tłumaczem i żeby wypełnić razem z nim ankietę albo najlepiej na takim warsztacie wydobywczym się spotkać razem z tłumaczem i sobie pozbierać, poewaluować te działania. No i droga do domu. To tak samo tutaj w przypadku drogi na wydarzenie, po prostu bardzo dobra informacja. I jeszcze nie powiedziałam o tym, jakimi kanałami, no głusi naprawdę super są wizualni i są na TikTokach i są w różnych innych social mediach, więc tutaj mamy większe pole manewru. Więc tutaj social media są przyjazne i te emoji, o których wspomniałam, przykuwają wzrok. To, co polecam też tak, co działa, to żeby jeśli mamy plakat i na wydarzeniu będzie dostępność, będzie tłumacz migowy albo napisy, to kochani, to naprawdę dodawajcie tak zwane piktogramy albo migających dłoni, albo właśnie tego, że wydarzenie będzie dostępne z pętlą, czyli ucho z przekreślone ucho z literką T, bo to jest symbol pętli. Wtedy
ponieważ oczami przede wszystkim patrzą osoby, które nie słyszą, to wyłapują wtedy ewentualnie ten piktogram, ale same osoby głuche mówią, że tego tak jest dzisiaj dużo, tyle zaproszeń, że nawet to im umyka, więc vlogi rzadziej się jednak spotyka w języku migowym, więc to prędzej do nich trafi. Natomiast to też jest koszt, więc to tak tylko podpowiadam. Czy są do tego jakieś pytania? Albo chcecie się pochwalić, że coś macie dla tej grupy już, to śmiało. Natomiast jeśli chodzi o osoby starsze, które mają też problem z słyszeniem, to słuchajcie, to tutaj nie ma lepszego rozwiązania niż wasza cierpliwość, niż wasza wrażliwość, uważność. Ja wiem, że nie zawsze mamy czas na to, ale wiecie, co się fajnie sprawdza? Niektóre instytucje kultury, gdzie no właśnie, dużo osób starszych przychodziło, żeby porozmawiać albo żeby o coś dopytać, tak spokojnie, no nie ma czasu, bo obsługuje wszystkich widzów albo obsługuje choćby właśnie punkt w bibliotece, to sprawdzają się takie dyżury właśnie seniorów dla seniorów, gdzie po prostu jest osoba, często osoba starsza wolontariuszem i wtedy po prostu ma czas, skupia się tylko na tych odbiorcach, rozmawia z nimi, więc takie rozwiązania już się wprowadza, a nawet się zatrudnia takie osoby, żeby właśnie były dedykowane tej grupie, więc może to też jest dla was rozwiązanie. Następny slajd poproszę. Mamy teraz obszar, uwaga, poruszanie. Poruszanie, no to tutaj nam się kłaniają pewnie osoby, które poruszają się na wózkach, ale nie tylko, ale jeszcze przeczytam Malwiny komentarz. Życzmy sobie, abyśmy jak najwięcej mogli wprowadzić takich udogodnień, jak nie teraz, to w najbliższym czasie. Tak jest, Malwina, ale tak jak wam mówię, ja wam dzisiaj przedstawię troszeczkę takiego przepisu, jak o tym myśleć, jak zapewniać dostępność, ale pamiętajcie, nie będę was namawiała, żebyście teraz rzucali wszystko i zajmowali się wszystkim naraz. To, co będę wam rekomendowała, to żebyście najpierw rozejrzeli się, kogo wy macie w ogóle wokół siebie i budowała powolutku z tymi osobami, które już do was przychodzą. I z panią, powiedzmy, Krysią, która regularnie do nas przychodzi, z osobą starszą, spotkać się, zapytać, czego jej być może brakuje, a może jakieś wydarzenie po prostu tutaj nie ma u nas w ofercie i co by chciała. Albo jak widzicie, że ktoś przychodzi, korzysta z audiobooków, wielkich liter, też dopytać, czy nie brakuje jakiegoś tytułu. To jest po prostu zawsze rekomendacja, żeby myśleć indywidualnie na miarę naszych zasobów. I ja się nie boję tego mówić, żebyście naprawdę przyglądali się już tym, z kim pracujecie i na nich projektowali swoje doświadczenia. Wracam w takim razie do poruszania się. To są osoby, które poruszają się o kuli, to są osoby, które mają w ogóle trudności w poruszaniu się, to mogą być też osoby, które mają niesprawne ręce, które mają, są osobami o niskim wzroście, często to są dzieci, które nie wszędzie będą mogły się tak poruszyć, żeby zdjąć książkę z wysokiego regału, więc to mogą być naprawdę różne osoby, które jakoś musimy wesprzeć, żeby miały możliwość poruszania się albo zapewnić po prostu asystę. I uwaga, co dla tej grupy jest szalenie, szalenie ważne, no to od razu wam wskażę informacja, czyli czy ja się do was dostanę, jaka jest może szerokość drzwi, czy ten tylko jeden stopień mamy, bo tak często słyszymy, czy naprawdę nie będzie dla mnie barierą, czy ja mogę u was gdzieś zaparkować, bo bardzo dużo osób, które ja akurat znam, jeździ po prostu samochodem, które są osobami poruszającymi się na wózku i zawsze szuka koperty. O, i te koperty to wyglądają fatalnie w różnych miejscach, więc sprawdzamy też otoczenie naszego budynku, informujemy o tym, jak się do nas dostać. Bardzo dużo osób chce korzystać z komunikacji miejskiej, jeśli jest ona oczywiście możliwa u was, bo też przecież ile miejsc w Polsce jest wykluczonych, jeśli chodzi o transport i komunikację tego typu. Więc tutaj właśnie uwrażliwiam, żeby też opisywać to, co jest wokół budynku, to, co jest na samym wejściu, bo nie wystarczy tylko wejście, tak jak wam mówiłam, no to ten obniżony blat, to jest kwestia też ewentualnie regałów, co z wysokimi regałami, czy ja tam sam muszę sobie ściągać książki, czy może od razu gdzieś w zakładce dostępność, tak jak tutaj fajnie podrzuciła Asia, że mają, zrobicie, że zawsze nasi pracownicy są gotowi dla państwa ściągnąć książki, podejść, przekazać i wyjść naprzeciw. Więc im więcej tutaj informacji na tym pierwszym etapie przygotujecie dla tej grupy, która będzie miała trudności w poruszaniu się, tym lepiej. I uwaga, nie pomijamy barier, wręcz przeciwnie, musimy wszędzie, w każdej sytuacji, jeśli chodzi o dostępność, pisać, jakie mamy bariery, jakie mamy wyzwania, dlatego że to daje sygnał pozytywny, więc jeśli tu są osoby, które robią promocje i się boją pisać o barierach, nie bójcie się, to w przypadku dostępności działa to w drugą stronę. Jeśli wy zmapujecie bariery i dacie o nich informacje, to sprawia, że ta osoba czuje się u was bezpiecznie,
bo ona już wie, że wy wiecie, że ona będzie miała problem z wysoką wykładziną, z progiem powyżej 2 cm, że będzie tam stopień i co się wtedy stanie, jak ten, czy wy do mnie możecie wyjść, czy jest właśnie książka na telefon, czy są inne rozwiązania. Więc jak najbardziej pokazujcie, owszem, mamy barierę, ale robimy to dla Państwa. Proponujemy to, chwalcie się tym, pokazujcie, że to macie, że macie na to alternatywę. Jeśli chodzi o zakup biletu, rezerwację wyjściówek, czy rzeczywiście mnie ani nie widać, ani nie słychać, bo tutaj od Gabrysi pojawił się komentarz. Halo, halo? Coś przerwało? Ja nie dostałam żadnego komunikatu, widać, słuchać, widać, słuchać. Uf, to większość pisze, że jest wszystko ok. Dobrze, to idę w takim razie dalej. Mam nadzieję, że u Państwa wróci internet. W takim razie idę do zakupu biletu rezerwacji wejściówek. Kochani, tu jest ważna sprawa, bo mamy sytuację taką, że czasem nam się wydaje, że myślimy i projektujemy wydarzenia tylko dla na przykład dzieci i jak dzieci są pełnosprawne, no to w takim razie nie potrzeba dostępności. Ale ja będę Was tutaj gorąco też uczulała na to, że pamiętajcie, że dostępność to i ten odbiorca, którego widzicie, ale też jego rodzina i przyjaciele. I może być tutaj taka sytuacja, że na przykład jest występ jakiegoś dziecka albo będzie występowało gdzieś i rodzic zasiąść na tej widowni, na której wszyscy zasiadają. Pytanie, czy się dostanie na tę widownię. Albo czy jeśli przykujecie występ dzieci, z którymi pracujecie w różnych gminach, może w mniejszych miejscowościach, gdzie są ośrodki właśnie takie dla dzieci, czy też dorosłych z niepełnosprawnością i planujecie jakieś występy artystyczne, to wiecie, gdzie najłatwiej się wyłożyć w tym przypadku, jeśli chodzi o w ogóle też tworzenie oferty, to wejście na scenę. Nie ma nic bardziej upokarzającego, zdaniem moich kolegów, koleżanek, które się poruszają na wózku, jak wnoszenie, jak wchodzenie innym wejściem niż wszyscy inni, bo w idealnym świecie i tak byśmy sobie marzyli projektować i to się nazywa projektowaniem uniwersalnym, nie adaptujemy przestrzeni, a projektujemy tak, żeby wszyscy mogli samodzielnie i na równi z innymi korzystać z tych samych przestrzeni i wydarzeń. Więc tego Wam życzę. A dlaczego mówię o tym przy rezerwacji wejściówek? Bo jak będziecie sprzedawali jakieś miejsca na widowni, pamiętajcie o tym, żeby zaznaczyć, gdzie osoby na wózku mogą bezpiecznie dotrzeć, gdzie mogą usiąść. Czasem ze względów bezpieczeństwa jest ograniczenie co do liczby takich osób na wydarzeniu. Też zwracajcie na to uwagę, bo o tym, o czym często zapominamy, to jest ewakuacja osób z różnymi potrzebami. Nie wolno nam o tym zapominać. Też na to trzeba zrobić zgodnie z ustawami procedurę, przemyśleć ten sposób ewakuacji dla różnych grup. Więc na to uwrażliwiam, że tutaj się często bardzo potykamy, czyli nie wiemy, gdzie te osoby mogą zasiąść albo siadają niestety w takich miejscach, że jest bardzo, bardzo niewygodnie. Dla tych, którzy kojarzą, no to oczywiście pierwsze rzędy na krawędzi rzędów, czyli osoba, która być może w kinie na wielkim ekranie musi cały czas siedzieć bokiem. To jest naprawdę bardzo, bardzo niekomfortowe. Droga na wydarzenie, no to droga na wydarzenie, no to tak, czy ewentualnie jest transport, który jest zapewniony przez gminę, że dowozi osoby z niepełnosprawnością, czy ewentualnie wy musicie wyjść naprzeciw, a jeśli są osoby samodzielne i jeżdżą, no to ta koperta wspomniana, żeby też o tym powiedzieć, a jeśli osoby będą potrzebowały asysty, to ją zaoferować, jeśli tylko macie taką możliwość. Poruszanie się w przestrzeni, dokładnie to samo i trochę o tym mówiłam, że jedno to jest właśnie jak się przemieszczamy, czy możemy manewrować, jak jesteśmy osobą na wózku, a nóż się nam trafią dwie, trzy osoby, które się poruszają na wózku, albo ktoś przyjedzie, bo asystuje osobie starszej, która już nie jest w stanie samodzielnie chodzić, to też czy na pewno poradzimy sobie między regałami. Bądźmy wrażliwi tutaj, uważni i w razie czego po prostu słuszmy asystą. Dalej, są też osoby, które no właśnie mają niesprawne ręce. To też jest o tym, żeby wtedy wyjść naprzeciw, albo niskiego wzrostu, to żeby wyjść naprzeciw i po prostu być uważnym i wesprzeć. I też powiedzieć, że Państwo, to czym się w ogóle nie chwalą instytucje kultury, a już są po szkoleniach, to że są przeszkolone. Bardzo uspokaja wszystkich nas w dostępności to, że piszecie o sobie, że przeszliście szkolenia z tego, osoby, które pracują w bibliotece i będą mogły Państwo u nich właśnie choćby porozmawiać o książkach, spotkać się na jakichś wydarzeniach, są przeszkolone. Nie zapominajcie, żeby się też tym chwalić. Korzystanie z oferty kulturalnej, tutaj jest kwestia właśnie wszystkich utwardzonych też nawierzchni, jeśli są to jakieś plenery, spacery, żeby wybierać trasy, gdzie no właśnie gdzieś może na trasie jest też dostępna toaleta, bo wiem, że taki bardzo dużo robią fajnych rzeczy, spacerów i ucieka nam ten wątek dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową, toalet na trasie, albo jak mamy atrakcję, że gdzieś nagle wchodzimy, no i słabo,
jeśli ktoś zostaje nagle na zewnątrz, bo nie ma tam wejścia, więc uwrażliwiam na to, żeby o tym także pamiętać. A jeśli robicie imprezy, to anegdota z innej instytucji kultury, dzwoni do mnie wspaniała dyrektorka i mówi: Ania, Boże, ja muszę się przyznać do takiego po prostu fopa, że ten, ale muszę. Zamówiłam mobilne toalety dostępne dla osób z niepełnosprawnością i tak się ucieszyłam i mówię, że wreszcie mam, bo też walczyła o to. I nie dopilnowała jednej rzeczy, gdzie ta firma je postawiła, a postawiła je na takim wyboistym trawniku, że nie było szans w ogóle do tej dostępnej toalety zamówionej na to wydarzenie dotrzeć, więc uwrażliwiam też na takie aspekty. No i oczywiście utrzymanie kontaktu z publicznością, ewaluacja jak najbardziej. Tutaj też kwestia ewaluacji dostępności cyfrowej, bo nie wszyscy mają sprawne ręce i nie wszyscy używają myszki, więc uwrażliwiam również na to, żeby projektować cyfrowo w sposób dostępny. I droga do domu. Tutaj może być znowu różnie, czy dalej jest komunikacja dostępna, czy dalej mogę korzystać z wsparcia gminy, żeby mnie odwiozła. Pamiętajcie o tym, żeby to przewidywać i pilnować tego czasu, który zakładacie na wydarzenie. Zapraszam do następnego obszaru. Tym razem, uwaga, rozumienie. I jeśli myślimy o rozumieniu, no to czy na pewno wszyscy, którzy do nas przychodzą, rozumieją treści, które prezentujemy, które wyświetlamy, które odczytujemy? Tu się nam kłaniają rozwiązania typu prosty język, już wspomniany bardzo pięknie przez Was. Tutaj się kłaniają również rozwiązania, które są dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak łatwy tekst w czytaniu, rozumieniu. To jest taki jeszcze bardziej uproszczony język i często publikacje, które są uzupełniane zdjęciami, grafikami, takie, które też przygotowują do wizyty w bibliotece. Jedna taka dobra praktyka z Krzasnysza, gdzie przygotował zespół przedprzewodnik, zresztą też zasady asystentury, więc po prostu bardzo fajna, dobra praktyka. Warto tam sobie skręcić i wejść do nich na stronę. To mogą być obcokrajowcy. To mogą być osoby, zwłaszcza teraz, prawda, z Ukrainy, które nie będą rozumiały treści w języku polskim, więc tutaj nam się kłaniają rozwiązania typu tłumaczenia wszelkiego rodzaju, żeby osoby rozumiały, ale także takie postawy, które no właśnie każą nam być bardziej cierpliwym, uważnym, powtarzać, tak żeby osoba na pewno zrozumiała. W pozyskaniu informacji, no to właśnie, przygotowujemy w prostym języku, w łatwym tekście, w czytaniu i rozumieniu, w zależności od grupy, jaką mamy. Wspieramy w zakupie biletów, tłumaczymy nasze treści, jeśli mamy takie grupy na inne języki. Też informacje o tym, jak do nas dotrzeć, warto po prostu również przetłumaczyć, jeśli już ją przygotowujemy, także o tej drodze do domu. Poruszanie się w przestrzeni instytucji tutaj bardzo służą osobom w trudności ze zrozumieniem, ale też właśnie obcokrajowcom piktogramy, które są uniwersalne. Uwaga na grafików, którzy nagle chcą bardzo fajne, proste piktogramy przerabiać na artystyczne dzieła, bo wtedy są one po prostu nieczytelne, tracą na czytelności i osoby, które mają i tak problemy ze zrozumieniem, kompletnie nie wiedzą, jak odczytywać takie piktogramy, więc im prościej, tym lepiej, im taki bardziej uniwersalny znak, tym lepiej. Są już miasta, miejscowości, które w ramach standardów wytycznych, jak Warszawa, Wrocław, mają swoje piktogramy, rekomendują je i to po prostu działa, więc też gorąco zachęcam. I tutaj kwestia utrzymania kontaktu z publicznością, ewaluacja. Często w przypadku tutaj grupy, która może być grupą z niepełnosprawnością intelektualną, być może będzie potrzebna asysta, kogoś, kto będzie z tą osobą pracował, wypełniał ankietę, cierpliwie jej tłumaczył. Czasem przychodzą te osoby właśnie też ze swoimi asystentami, a czasem może być tak, że po prostu my zapewnimy tę asystę. No i droga do domu, tutaj też warto wszystko rozpisać tak, żeby to było wyjaśnione. Więc tutaj mamy tę grupę osób z niepełnosprawnością intelektualną, często też jest to grupa w spektrum autyzmu. Są to czasem właśnie, jeśli chodzi o kwestię rozumienia treści w języku polskim, głusi, którzy potrzebują wtedy komunikatów, jak tu pięknie było wspomniane, w prostym języku. Tutaj się jakby mieszają grupy, ale chodzi konkretnie o obszar rozumienia, więc pamiętajmy też o tym. Droga do domu, no to tak samo i informacja, czyli to, co podkreślam cały czas, żeby o tym po prostu pamiętać. I ostatni obszar, jakże ważny, który, uwaga, na wszystkich moich spotkaniach z bibliotekami bardzo często jest podnoszony i uwaga, to jest obszar czucia. I jak jest on tłumaczony przez nas w modelu dostępnej kultury, czyli jak sprawić, by ktoś czuł się u nas bezpiecznie
i komfortowo. I teraz, żeby Was trochę obudzić, to szybciutko piszcie mi, jak myślicie, jakie to są grupy, które w obszarze czucia widzimy. Jakie tutaj są grupy? Kto powinien się u nas czuć bezpiecznie, komfortowo? Dzieci. Kto jeszcze? Wszyscy. No super, Ola, wszyscy. Ale kto jeszcze? Trochę rozkodujmy tych wszystkich, bo musimy zobaczyć te metody, którymi będziemy tutaj seniorzy. Jasne, kto jeszcze? Jak myślicie, jeśli czucie, żeby czuć się komfortowo? Co to znaczy warunki komfortowe? Co to znaczy warunki takie zapewnione, żebyśmy czuli się tutaj bezpiecznie? Jak myślicie? Pracownicy, o jaki super głos. Tak, słuchajcie, w dostępności bardzo często zapominamy o poczuciu bezpieczeństwa naszym, komforcie naszym i o tym, że wśród naszych zespołów mogą być osoby z niepełnosprawnością. Tak, i tutaj Ola jeszcze mówi niepełnosprawni umysłowo. Mówi się często, żeby to było ładnie też i odchodzić od tego umysłowo i z niepełnosprawnością intelektualną i z trudnościami w mowie, nowi czytelnicy. Tutaj tak właśnie kluczycie sobie wokół tych, a ja Wam trochę to precyzuję. W tej grupie widzimy przede wszystkim osoby, które mogą być osobami, które są przebodźcowane, o czym mówiliśmy na początku, które są nadwrażliwe sensorycznie, które są osobami w spektrum autyzmu, które są osobami neuroróżnorodnymi, ale także coraz częściej podejmujemy wszyscy temat w obszarze dostępności, osoby w kryzysie zdrowia psychicznego. To też jest tutaj ta grupa. I o co musimy zadbać w przypadku naszych wydarzeń, które już teraz się dzieją? Czyli uwaga, daję przykład. Mamy wydarzenie, gdzie tematem jest temat związany z tym, co się dzieje w Ukrainie. Co Wam się tutaj uruchamia? O czym musimy pamiętać, jak zapraszamy na takie wydarzenie, czyli dajemy informacje, które będzie pozyskiwał czytelnik? Co powinniśmy dodać do tej informacji? Słucham. Kto ma pomysł? Ktoś pisze, czekam na Ciebie, Ktosiu. Język, tak, dbać o, rozumiem Marta, o język, czyli jakiego języka używamy, czy nie jest dyskryminujący, to jest bardzo fajna podpowiedź, jeśli to miałaś Marta na myśli, a zakładam, że tak. Czy język w ogóle jest włączający? Już na etapie pozyskiwania informacji osoby będą wiedziały, a Marta raczej o polski czy inny? Też może być, natomiast tu bardziej chodzi o to też, jakiego języka używamy zapraszając. I na przykład głuchoniemi. Głuchoniemi to jest taki język, który dla wielu osób głuchych jest dyskryminujący, bo nie czują się niemi, ponieważ mają swój język, tylko inny, więc jeśli ktoś miał do czynienia z głuchymi, to raczej właśnie głusi. I to też jest trochę o poczuciu godności, ten obszar, o tym, czy czujemy się podmiotowo. Ale o co mi jeszcze chodzi, słuchajcie, temat... Wracam do przykładu. Jest mowa, książka napisana, reportażysty, który właśnie był w Ukrainie, pokazuje zdjęcia. Co musimy dla tej grupy zabezpieczyć, jak zapraszamy na wydarzenie? Czekam. 97 osób wierzy, że ktoś to napisze. Czekam na Was. Co trzeba dodawać do zaproszeń? Dobrze, to już Wam, a jeszcze ktoś pisze, to słuchajcie, ostatnia dosłownie sekundka i liczę na to, że padnie to słowo. No dobrze, widzę, że się wyłączyła ta osoba z pisania, to w takim razie już podpowiadam, to są tak zwane trigger warnings i content warnings, czyli jeśli jest mowa na jakiś temat podczas spotkania autorskiego, podczas prezentacji jakichś zdjęć, to kochani, jak bardzo Was proszę, coraz więcej jest takich głosów w ewaluacji festiwalu, który organizujemy, to przez dwie ostatnie edycje to bardzo dużo mamy tych opinii, że proszę, zgłoście teatrom, zgłoście na wydarzeniach, na spotkaniach wokół książek, jeśli będzie o przemocy, o samobójstwie, będzie nagość, będą sceny seksu, gwałtu, bo osoby są często straumatyzowane, żyją w lękach, są w kryzysach zdrowia psychicznego i naprawdę to im nie pomoże i coś, co miało być dla nich przyjemnością, spotkaniem z Wami, będzie dla nich po prostu traumatycznym przeżyciem, nikt tego z nas nie chce. Więc uwrażliwiam Was bardzo, żebyśmy w tej grupie bardzo dbali o to, żeby jeśli znamy treść książki, a bardzo zachęcam, żeby poznać, to żeby właśnie uprzedzać, tak zwane dawać ostrzeżenia po prostu. Jak już teraz się pojawia bardzo często przy programach choćby seriali, tak? Albo tak jak było, że 16+, albo że przemoc, wulgarny język,
to naprawdę do wydarzeń bardzo, bardzo mocno Wam to rekomenduję. I tutaj co jeszcze tak zbieraliśmy na różnych poziomach, tu mamy pozyskanie informacji, to im więcej dacie informacji, na przykład, że można, ostatnio to też od osób, które są osobami tak zwanymi queer i jeszcze często to jest też na linii połączeń z byciem też neuroróżnorodnym, to osoba, z którą współpracowaliśmy, powiedziała właśnie, że dla niej też jest ważne to, żeby wiedzieć, czy mogę na przykład z kimś przyjść na to wydarzenie, czy nie będę sama, czy będę czuła się bezpiecznie, czy zawsze muszę we wszystkim brać udział, czy muszę być produktywna, czy mogę nie być produktywna jako osoba. Więc do tego Was zachęcam, żeby też wyjaśniać, o co tam będzie chodziło, jaki będzie schemat wydarzenia, co się tam będzie działo, gdzie będą dziwne zapachy, intensywne zapachy, stroboskopy, dźwięki. Często ze scen na różnych piknikach są te wszystkie stroboskopy, albo jest głośno. Warto tutaj właśnie raz, że dać, i tutaj przede wszystkim tym najlepszym narzędziem jest informowanie. Na tym polu zabezpieczycie rzeczy najwięcej. Drugi to poziom szkoleń i uwrażliwienia zespołu i przygotowanie odpowiedniej oferty, a z tym przygotowaniem odpowiedniej oferty to będą słuchawki wygłuszające, które są niedrogie w różnych sklepach budowlanych, które możecie wypożyczać i w rozmiarze dla dzieci i dla dorosłych i ewentualnie jakieś stopery. Więc jak najbardziej takie rozwiązania właśnie, żeby troszeczkę te możliwe bodźce obniżać, żeby zapewniać warunki przyjazne atmosferycznie, przyjazne sensorycznie, żeby właśnie nie przebodźcowywać naszych tutaj czytelników i czytelniczek i bardzo pilnować w tym przypadku, jak już powiemy, że coś ma trwać tyle i tyle, to nie przedłużać. Ja na przykład tutaj podzielę się doświadczeniem naszych spotkań przy kawie. Robię takie spotkanie kawowania i przychodzą osoby w spektrum. No i to się niestety, no rzeczywiście, nas jest tyle i dyskutujemy, że mi czasem trudno zmieścić to w te półtorej godziny, więc te 15 minut się przesuwamy i widzę, jak osoby w spektrum, które miały informację, że trwa półtorej godziny, wstają, wychodzą, tak jak było napisane. I to jest okej, bo powinniśmy się wszyscy trzymać tego czasu. Więc ten schemat podpowiadamy, jak wygląda wydarzenie i o tych wszystkich ostrzeżeniach. To jest najważniejsze w tej grupie, żeby czuć się bezpiecznie, żeby czuć się komfortowo. I dlaczego powiedziałam o tym, że to jest moje najczęstsze doświadczenie ze spotkania z bibliotekami? Dlatego, że wiem, że coraz więcej osób do Was przychodzi właśnie też z różnymi niepełnosprawnościami, ale też często właśnie neuroróżnorodnych w spektrum autyzmu, które zachowują się nieco inaczej niż inne dzieci, niż inne grupy. I nie wiecie, jak się zachować. Tutaj było fajne zdanie o tym poczuciu bezpieczeństwa pracowników. To, co mogę Wam zarekomendować, to pytajcie o potrzeby wszystkie osoby, które do Was przychodzą, czego im brakuje, co możecie dla tych osób ewentualnie zrobić, ale też zabezpieczcie Wasze zespoły, bo Wasze zespoły mogą się bać też takich osób jeszcze, bo nie wiedzą też, jak z nimi pracować, albo co zrobić, jeśli taka jedna osoba podczas wydarzenia, no właśnie w cudzysłowie, sprawia, że nie wiecie, jak dalej pracować z grupą. Warto wtedy, i to doskonało Wam powiem dobrą praktykę, która wymaga uważności, którą robiła koordynatorka dostępności z Muzeum Polin, teraz już przechodzi do innego muzeum, ale Wiola robiła tak, że przed każdym wydarzeniem dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i w spektrum autyzmu dopytywała cierpliwie na różne sposoby rodziców, czego to dziecko będzie potrzebować, jak to dziecko lubi pracować. I naprawdę powiem Wam, że dzieci i rodzice wychodzili zachwyceni. Więc im więcej dopytacie, tym zabezpieczacie nie tylko komfort i poczucie bezpieczeństwa tych osób, które do Was przychodzą i one się czują wtedy podmiotowo, a o to nam chodzi w modelu i właśnie w tym obszarze, ale z drugiej strony też dbacie o swoje dobre i samopoczucie, i poczucie bezpieczeństwa. Więc bardzo gorąco Was do tego zachęcam. Nie bójmy się rozmawiać o potrzebach i bądźmy cierpliwi, bo może nie od razu nam osoby z niepełnosprawnością powiedzą, czego potrzebują. I tutaj Wam zacytuję moją serdeczną przyjaciółkę z Fundacji Ole Shorts, która prowadzi nasze działania dla osób słabosłyszących. I ona powiedziała takie zdanie, mówi: Ania, do tej pory cały świat mówił, że ja mam się dostosować, że ja mam udawać, że nie słyszę, że ja mam udawać, że wszystko rozumiem. A dzisiaj mówicie mi, że mam mówić o potrzebach. To nie jest proste. Ja na to potrzebuję czasu, ja muszę się nauczyć mówić o swoich potrzebach, więc pamiętajcie, że i my, i osoby, które mają różne potrzeby, uczymy się. Więc możemy popełniać błędy i potrzebujemy na siebie się otwierać. Czy są pytania do obszarów? Jak nie, to tylko przejdziemy dalej już bardzo takiej esencji, bo się kończy nam czas. I poproszę dalej. Tak, i tak jak Wam obiecałam na finał, co trzeba zrobić, żeby też zaopiekować się sobą w całej tej historii zarządzania dostępnością i wdrożeń różnego typu, jeśli chodzi o dostępność.
Spisaliśmy w modelu docenianej kultury kroki, które naszym zdaniem powinny się wydarzyć, żebyście wiedzieli, że naprawdę tym procesem zarządzacie, że te elementy wskakują na swój tor i że wszystko będzie dobrze zrobione. I króciutko tylko, natomiast zachęcam Was bardzo do lektury. Ważny jest ten krok zero, czyli podjęcie, nawet tu kiedyś był krok zero, a teraz jest krok jeden w drugiej wersji modelu, bo to druga wersja ostateczna. To kiedyś był krok zero, czyli ta świadoma decyzja naszych wspaniałych tutaj dyrektorów wymienionych, że od dzisiaj będziemy dostępni. Ale co to znaczy być dostępnym? Czyli porozmawianie sobie o tym w zespole, uwrażliwienie zespołu, tego, który się boi, o którym wspomniałam, żeby przygotować wszystkich na te zmiany. Więc musi być ten krok jeden. Drugi, nie da się robić dostępności bez nawiązania współpracy ze środowiskiem osób ze szczególnymi potrzebami. To jest to, co Wam radziłam. Może nie od razu szukajcie, bo często nie mamy na to czasu, żeby się rozglądać dalej, ale najpierw przyjrzyjmy się temu, kto już do nas przychodzi i zacznijmy rozmawiać z tymi osobami. Te osoby też lubią się czuć potrzebne, więc być może zaangażują się i są już podmioty, które tworzą rady społeczne właśnie z osobami z różnymi potrzebami, takich doradców, żeby można było wypracowywać najlepsze rozwiązania dla instytucji. Po trzecie, diagnozujemy instytucje kultury, przyglądamy się, czy jesteśmy dostępni, czy jesteśmy niedostępni. Są różnego rodzaju narzędzia bezpłatne w internecie, jak choćby listy sprawdzające Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, przez które się przechodzi i można zobaczyć, czy i co mamy, czy i czego jeszcze nie mamy, żeby sprawdzić, jak tam ta nasza dostępność wygląda, no bo są też audyty, ale one są drogie, więc tu zależy się od tego, czy pozyskacie być może jakieś granty, czy nie. No i przygotować też na to zespół, że jak będzie, że będzie diagnoza, włączyć ich w tę diagnozę, żebyście razem sobie to wszystko mapowali. No i jak sobie zmapujecie, co mamy, czego nie mamy, no to jest taki etap planowania, co w takim razie dalej z tym robimy, na jakie grupy się decydujemy, co chcemy udostępniać i komu. A jak już to wiemy, to bardzo łatwo i wtedy bardzo rzetelnie przygotujecie budżety do tych grantów, że nie będziecie przestrzeliwać, bo ja też jestem ekspertką w różnych wnioskach o granty i naprawdę widzę, czy ktoś ma to przemyślane, czy ktoś to przeanalizował, czy tylko wrzucił, bo musi spełniać wymogi dotyczące dostępności i wrzucił coś tam w tym budżecie, żeby zamarkować. I wtedy naprawdę mamy też zielone światło, żeby w takiej sytuacji, jeśli widzimy, że jedno z drugiego nie wynika, odejmować punkty. Więc uczulam Was na to, żeby to mądrze planować, więc przynajmniej do tej piątki na razie mam nadzieję, że też realizujecie dostępność. No i jak już sobie zaplanowaliśmy koszty i szczęśliwie dostaliśmy granty, my wszyscy w kulturze, no to możemy sobie przygotowywać dostępną ofertę, więc też pytanie, kto ją przygotowuje? Bo tutaj trzeba też włączyć poszczególne działy, bo to może być administracja, ktoś, kto po prostu robi zakupy, ktoś, kto zajmuje się katalogami, ktoś, kto będzie nam po prostu pomógł zaaranżować całą przestrzeń i włączamy w te przygotowania kogoś, bo to nie znaczy, że ta osoba, która przygotowuje, będzie tą osobą, która w ósmym kroku realizuje, więc też tutaj chodzi o to, żebyśmy widzieli, ile osób też tutaj przy tym musi pracować, żeby ta dostępność u nas zadziała. No i to, co Wam mówiłam już nie raz i bardzo często to powtarzałam podczas dzisiejszego naszego spotkania, czyli informacja, promocja. Pamiętajcie, tyle samo, ile wkładamy serca w przygotowanie, włóżmy tyle samo naszego czasu i uwagi w promocję i informację, bo od tego zależy to, czy zdobędziecie zaufanie osób z niepełnosprawnością, czy tam na początku, pamiętacie, był ten hejt, czy nie będzie hejtu. Jeśli zobaczą, że Wy się staracie, że wychodzicie naprzeciw, że Wy wiecie, po co to mapujecie, to naprawdę oni zobaczą, my zobaczymy wszyscy, że uczycie się, że dążycie do tego celu, żeby było lepiej i to już naprawdę jest opowieść o Was taka, że oni się zmieniają dla mnie, oni chcą dobrze i mamy szansę naprawdę robić bardzo fajnie, mądrze dostępność, więc do tego Was gorąco zachęcam i pamiętajcie, jak robicie te wydarzenia, pytajcie, co poprawić, jak poprawić i zacznijcie od tych osób, które już u Was są, żebyście też dbali o to, o siebie, o swoje zasoby, o swój czas i środki. Więc Olu, mogę chyba poprosić Ciebie o slajd, w którym zostawiam kontakt do siebie. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, to ja jestem gotowa jeszcze zostać 6 minut i Wam na nie odpowiedzieć. Bardzo gorąco Wam polecam model dostępnej kultury, bo tego nie powiedziałam, ale jest cały rozdział o dobrych praktykach i tam się prezentują dobre praktyki, choćby z Książnicy w Płocku, Książnicy w Bielsko-Białej, która zrobiła Niebieską Krainę dla osób w spektrum autyzmu i to jest hit, tam po prostu się wszystkie działania teraz też dzieją. Jest biblioteka w Rabce Zdroju, która przygotowała przewodniki po Rabce podczas spacerów, więc naprawdę są fajne rozwiązania już w tej publikacji. My też zbieramy, gromadzimy dobre praktyki, więc jeśli je macie, to zapraszam, żeby się chwalić,
bo to będzie dla mnie też bardzo, bardzo miłe, jeśli do mnie wrócicie i powiecie: Ania, zrobiliśmy coś fajnego, wdrożyliśmy coś, choćby te ostrzeżenia, i to już naprawdę będzie dużo, i to jest także o dostępności. Więc jeśli są pytania, a widzę, że ktoś pisze, to nie mogę się tego doczekać. Jak przygotować wolontariuszy na asystowanie podczas nocy bibliotek? Są to wolontariusze, którzy są u nas na krótki okres. Tak. Oliwia, czy ewentualnie masz wokół siebie jakąś organizację pozarządową, która reprezentuje osoby z niepełnosprawnościami, albo są tam osoby z niepełnosprawnościami, to podjąć współpracę z taką organizacją, żeby powiedziała, jak takie osoby, które są najbliżej Was, powinny być obsługiwane, o czym należy pamiętać. Więc budować od razu i sieć, i zrobić to takie szkolenie z osobami najwłaściwszymi. Najlepiej jakbyście mieli oczywiście budżet, bo to też ja się tutaj mocno uśmiecham, żeby nie kazać pracować osobom z niepełnosprawnościami za darmo, ale jeśli nie macie, no to może jakaś współpraca, jakiś barter, coś takiego, żeby wymienić się korzyściami jak najbardziej. Więc rekomenduję przede wszystkim szkolenia z osobami z niepełnosprawnością, bo wtedy po prostu one są najlepsze, zostają nam na długo i mamy już też sieciowanie jakieś fajne, więc to. I oswajamy te lęki, tam na początku było, że trochę się boimy, oswajamy też te lęki. Drugie pytanie, czy asystent osoby niepełnosprawnej musi przejść specjalistyczne szkolenie? Myślisz tutaj, Asiu, rozumiem, właśnie o tym asystencie, którego podpowiadam. Tak, przynajmniej takie podstawowe, tak. Specjalistyczne, to zależy, na jakim poziomie będzie ta asystentura, bo są też takie asystencje, gdzie naprawdę wymaga to większego doświadczenia. Natomiast w przypadku takich wydarzeń, które są u Was, no to my sami szkolimy przed dużymi wydarzeniami, jak różnego rodzaju festiwale filmowe, nasz festiwal, wolontariuszy, którzy się do nas zgłaszają, i nigdy nie wypuścimy wolontariuszy, asystentów bez takiego podstawowego szkolenia, które, tak jak powiedziałam, prowadzą zresztą moi koledzy, koleżanki z zespołu, osoby niewidome, osoby słabosłyszące i współpracująca z nami koleżanka, która porusza się na wózku. Mhm. Czy pracownik biblioteki może być asystentem, ale nigdy nie był na szkoleniu? Oczywiście, że tak. Słuchajcie, w ogóle bardzo Wam polecam też kanały fajne, które tworzą osoby z niepełnosprawnością wzroku w sieci. Jest to Odlotowy Niewidomy na pewno VIP Team, które robią bardzo fajne vlogi i dużo edukują o tym, jak otwierać się na osoby z niepełnosprawnością wzroku, jak je prowadzić, czego nie robić. Więc to są takie dwa kanały, które Wam mogę w ciemno polecić, jeśli chodzi o osoby niewidome. I tam dużo, dużo jest takich bardzo praktycznych wskazówek, jeszcze podanych z takim przymrużeniem oka, więc możecie się też przy tym bardzo fajnie bawić. Ale szkolenie zalecam, bo często w przypadku osób niewidomych to osoby ciągną osoby niewidome i można ciągnąć albo tak, albo tak, czyli tak brać za łokieć i popychać, bo ja teraz trochę też muszę audiodeskrybować, bo nie wiem, czy może ktoś wśród nas ma problemy z widzeniem albo nie patrzy teraz w kamerkę, albo często się popycha osobę niewidomą. Tak nie robimy. To, jak należy prowadzić osobę niewidomą, to po prostu proponujemy, że podaję ci swój prawy łokieć albo lewy łokieć, proszę złap za niego. I osoby, które nie widzą, złapią za niego i będą za Wami podążały, ale są właśnie też te niuanse, że jak jest wąsko, to wtedy ja ten łokieć muszę schować za siebie, żeby ta osoba wtedy schowała się za mnie, bo ja jestem taką tarczą. I jeszcze inaczej zachowujemy się troszeczkę w drzwiach, więc warto przejść przez takie szkolenie, żeby wiedzieć, jak się zachowywać, wiedzieć, jak mamy mówić, jak mamy też rozmawiać ze sobą poruszającą się na wózku, i absolutnie nie radzę dotykać wózka, kłócać przy takich osobach. Znajdźmy sobie krzesło, usiądźmy tak, żeby było komfortowo obu osobom na tej samej wysokości, ale nie tak w takim super przybliżeniu. Już na pewno nie kłócajmy, nie łapmy za wózek. To jest najgorsza rzecz, ale gorsza jest tylko jeszcze taka, że ludzie też kładą często, słuchajcie, swoje torebki na kolanach osób poruszających się na wózkach, na przykład w windach. Więc są i takie atrakcje w dostępności, więc bardzo, bardzo nie polecam. I jest Oliwia jeszcze, czy jeszcze przed nocą bibliotek będą prowadzone jakieś podstawowe szkolenia online, w których mogliby wziąć udział wolontariusze niepełnoletni? Pytasz, Olu, o cały program tutaj Centrum Edukacji Obywatelskiej, czy tutaj nas? Bo to, co mogę Wam polecić na pewno, to też bardzo dużo webinarów nagraliśmy w ramach Warszawskiej Akademii Dostępności, które są bezpłatne na YouTubie i naprawdę znajdziecie tam informacje i o dostępności cyfrowej, i o dostępności informacyjno-komunikacyjnej, czyli właśnie jak komunikować się, jak obsługiwać osoby z niepełnosprawnością, i o dostępności architektonicznej, ale jest też cały pakiet różnych tutoriali oraz
bardzo fajnego dzielenia się, wymiany doświadczeń na webinarach o dostępności wydarzeń. Tam możecie znaleźć inspirację na właśnie spacery, wystawy w plenerze i tak dalej, więc bardzo gorąco, gorąco Wam polecam. Słuchajcie, Wam z całego serca dziękuję. Jak przyglądałam się w ogóle tej półce z pomysłami na Nocy Bibliotek na tutaj stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej, jestem zachwycona Waszą kreatywnością i tam naprawdę niewiele trzeba. Więcej tutaj jest z zakresu savoir-vivre'u i takiej uważności niż jakichś kosztów i narzędzi, więc bardzo gorąco Was zachęcam do tego, żeby czerpać od siebie, od bibliotek, które już to robią, ale naprawdę coraz więcej z bibliotek, które mają fajną ofertę dostępną. Te kilka Wam wymieniłam, ale jak będą jakieś inne, to oczywiście też możecie się po nie zgłaszać. Jesteś nauczycielem, nauczycielką, a może dyrektorką? Dołącz. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości.